Na koniec wrócę jeszcze raz do twojej mamy. Wy przez wiele lat mieszkałyście razem. Dla niektórych to może być, no nie wiem czy dziwne, ale takie niecodzienne, że to aż tak długo. Jakie są teraz wasze relacje? Czy możesz powiedzieć, że nie wiem, odcięłam pępowinę, bo są trochę inne niż 5-10 lat temu? Tak, czy odcięłam pępowinę? Wiesz co, chyba nigdy nie odniemy tej pępowiny, ale wiesz co, znaczy, bo jak ja się wyprowadziłam do Los Angeles, jak miałam 20 lat, to mieszkałam przez tak rok, półtora sama. Później moja siostra chciała przyjechać, co ze mną mieszkała. No i w końcu mama mówi, dobra, to jak moje córki wyjechały, to ja też chcę wyjechać. I tak w trójkę mieszkaliśmy tak naprawdę. I później jak poznałam Romka, to też z Romkiem Marta mieszkała i mieszkaliśmy w Miami i w Los Angeles. Ale jest zupełnie inaczej. I to wiesz, i to było takie normalne. I jak poznałam Douglasa, to troszkę świat się też zmienił, bo mama też chciała, wiesz, też poznała kogoś i tam życie też jej troszkę się zmieniło i się wyprowadziła do Illinois, do Chicago. Ale wiesz, no teraz, że mam córeczkę, to bym marzyła, żeby te momenty z jednej strony wróciły, że babcia jest tak blisko, bo moja córka ma, nie przesadzam, obsesję na punkcie mojej córki. Znaczy moja córka ma obsesję na punkcie swojej babci. To jest piękne. I vice versa, że one, jak to ten, że miłość to, co oni mają między sobą, to jest coś pięknego i bym strasznie chciała, żeby właśnie były na co dzień razem. Nieraz troszkę jestem zazdrosna, bo mama nie musi istnieć. Mama na 5 minutek, a babcia tylko od rana, rano wstaje, gdzie baba? Ja mówię, ale jest mama, baba zaraz, wiesz, baba się śpi, daje spać, nie jej dobudzić babę. Mówię, dobra, ale to jest piękne właśnie, że tak się kochają i to jest jedno takie, że właśnie troszkę żałuję, że nie mieszka bliżej. Ale to jest też takie dobrą stroną tego, że macie te osobne domy, mimo tych złych, które już wymieniłaś, jest to, że jakby każdy ma to swoje życie i może pracować na swoje szczęście. Ty na swoje, mama na swoje. Czytaliśmy też, że był drugi ślub twojej mamy, że jest szczęśliwie zakochana. I jakby, co możesz powiedzieć o tej relacji i jakby jak to wpływa na wasze życie? Znaczy mama, co tak naprawdę, odkąd malutka się urodziła, tak naprawdę zawsze, bardzo często jest u nas tak naprawdę, to tak naprawdę mama troszkę swoje życie dla Asi tak naprawdę teraz odstąpiła, że wszystko naokoło Asi, że Asia jest najważniejsza, to tak naprawdę cały świat jest naokoło Asi i najbardziej jest teraz szczęśliwa, jak jest właśnie z moją córeczką, ale co będzie dalej, to zobaczymy, bo wiadomo też, każdy ma swoje życie, każdy też, jak to się mówi, no, musi jakoś funkcjonować bez Asi.